Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie. I chociaż dzisiejszy bohater jest również patronem tramwaju numer 10/20, to nie z tego powodu chciałabym dzisiaj Wam o nim opowiedzieć. I tutaj nie skupię się na całej jego biografii, ale na pewnym wątku, który sprawił, że jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej. I mowa o urodzonym w 1471 roku Maurycem Ferberze. I e, też takie nawiązanie do tego, o czym opowiadałam Wam nie tak dawno, czyli o Zachariaszu Zapio, ponieważ zmarł 1 lipca, co prawda nie tego samego roku co Zapio, tylko w 1537, ale w związku z tym, że tak mi się od razu skojarzyło, kiedy, kiedy tutaj sobie te notatki do filmu tworzyłam. To fajnie, że mogę nawiązać też do czegoś, co już zrobiłam. I oczywiście podlinkuję Wam w kartach również film o Zachariaszu, także zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tymczasem dzisiaj przejdę już do dzisiejszego bohatera. I Maurycy Ferber to jest postać, która nosi dosyć powiedziałabym godne nazwisko. Ród Ferberów był bowiem rodem patrycjuszowskim i ojciec Maurycego był burmistrzem Johan Ferber i można powiedzieć, że od tego pokolenia oni się zaczęli tak bardziej w Gdańsku liczyć. Natomiast Maurycy był dziesiątym jego dzieckiem i również starszy brat Maurycego Eberhard był też burmistrzem w Gdańsku. Więc ród, który zaznaczył się i u władzy, i po prostu na kartach historii. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o samym Maurycym. I tutaj nie będę opowiadała o jego maleńkości, ale moja historia o nim zacznie się w momencie, kiedy miał 26 lat. I był wówczas na pewnym weselu. Było to wesele Jerzego Projte, który też był w elitach miejskich. I na tym weselu Maurycy poznał pewną Annę, Annę Pileman. Anna Pileman była od niego dekadę młodsza. No i można powiedzieć, że często, kiedy się słyszy o ich historii, to mówi się, że to są tacy gdańscy Romeo i Julia. Więc możecie się domyślić, czy ta historia kończy się pozytywnie, czy nie, ale i tak chciałabym. Ją, jakby was przez nią przeprowadzić i e, pokazać, jakie losy e, zarówno w trakcie, jak i po całej historii e, wiązały się z obydwiema tymi postaciami oczywiście z naciskiem na samego Maurycego Ferbera. E, tak jak powiedziałam, młodzi poznali się na weselu, ponoć od razu sobie wpadli w oko, e, natomiast był pewien haczyk. I jako, że Anna była córką kupca no to nie można tu powiedzieć, że to był jakiś wybitny mezalians, że oni bardzo do siebie nie pasowali warstwami społecznymi, albo czymś takim, e, albo, nie wiem, majątkiem. E, natomiast oba rody, Rut Pilemanów i Rut Ferberów, niekoniecznie się lubiły. Były, można powiedzieć, w innych stronnictwach. E, I po prostu e, nie byłoby to w smak rodzinom, gdyby oni się tak po prostu e, spotykali. W związku z czym młodzi spotykali się potajemnie. I miało to miejsce w kościele Najświętszej Marii Panny, czyli po prostu w Bazylice Mariackiej. I tutaj mówi się, że nawet doszło do takich potajemnych zaręczyn w tym kościele. No i jaki był dalszy ciąg tej historii? Otóż tutaj młodzi się spotykali, były te potajemne zaręczyny, i w pewnym momencie no, z takimi zaręczynami trzeba by było coś zrobić dalej. No i teraz, jakby na Annę był zupełnie inny plan, tak bym to ujęła. Ponieważ Pileman, a właściwie ród Pilemanów, trzymał się dosyć blisko z rodem von Suchten i tutaj jakby młodszy z tego rodu, Henryk, być jakby w przyszłości kandydatem na męża Anny albo ona kandydatką na jego żonę. No i właśnie tutaj e, takie były plany e, Mateusza Pilemana, czyli jej ojca. E, no i te plany oczywiście Ferbera nie uwzględniały młodego, a tutaj e, szczególnie w momencie, kiedy jakby to starsze pokolenie jeszcze nie miało w ogóle świadomości, że coś takiego się dzieje. No i teraz e, w pewnym momencie jakby Maurycy, po prostu wygadał się swojemu ojcu yy, i przyznał się Johanowi Ferberowi do takich potajemnych zaręczyn. Kiedy przyznał się do tych zaręczyn, no to cóż mógł zrobić Johann? Poszedł do Mateusza Pilemana, czyli do ojca Anny, żeby się z nim rozmówić. Pileman jednak odmówił ręki swojej córki, żeby dać ją Maurycemu. Yy, no i w związku z tym, yy, jakby miał pewne obawy, że Skoro córka mu się przyznała, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, no to może córka będzie chciała uciec. E, więc trzeba jej pilnować. E, a może ktoś ją porwie, kiedy e, będzie poza domem. Więc tym bardziej trzeba jej pilnować. I sytuacja wyglądała tak, że właściwie Anna została zamknięta w domu pomijając jakieś wyjścia typu wyjście do kościoła, ale również tam towarzyszyła jej obstawa, tak żeby nic jej się, nie daj Bóg, nie stało. I tutaj sprawa w związku z tym trafiła do sądu ławniczego, bo nawet pojawiły się zarzuty względem młodego Ferbera, że być może on jest łasy na posak Anny, bo posak Anny był jednym z bardziej kuszących w mieście, było to 10 tysięcy grzywien, no, i tutaj sąd ławniczy orzekł, że tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby stwierdzić, że tutaj Maurycego zainteresował majątek Anny, ponieważ jakby młodzi są sobie równi stanem i majątkiem, więc niekoniecznie to musi być coś, co sprawiało, że Maurycy się Anną zainteresował. Sprawa jednak nie skończyła się w ten sposób. Tylko trafiła do kolejnego sądu. Był to tym razem Sąd Kościelny w Bydgoszczy. I Sąd Kościelny w Bydgoszczy e, miał, powiedziałabym, trochę ułatwione zadanie, bo już na tym etapie e, Anna wyparła się tych zaręczyn. W związku z czym e, sprawa trafiła jeszcze dalej i została zgłoszona do samego papiectwa. Papież wyznaczył swojego przedstawiciela, który tą sprawą miał się zająć, a ów przedstawiciel stwierdził, że jakby obie zwaśnione strony mają po prostu się u niego zjawić, żeby mógł ten spór rozstrzygnąć. I tutaj Pilemanowie można powiedzieć, wzgardzili tym zaproszeniem i w ogóle się nie pojawili na tym sądzie. I to miało skutki. Nie tylko dla rodu Pilemanów, ale też dla całego miasta. Bo okazuje się, że na skutek właśnie tej zniewagi papiestwo stwierdziło, że na Gdańsk należy rzucić klątwę. I wydarzyło się to w 1500 roku. I wówczas taka klątwa oznaczała tyle, że nie mogło się odbywać normalnie nabożeństwa i skutkowało to tym, że. Ludzie w mieście zaczęli się po prostu buntować, i to jest dla mnie pewien paradoks, bo w tym momencie y, Rada Miasta stwierdziła, że taką klątwę unieważnia. I może ja czegoś nie ogarniam tutaj, jeżeli chodzi o jakieś struktury y, zarówno państwowe, jak i władzy pozapaństwowej, ale wydaje mi się to pewnym paradoksem, że Rada Miasta tak po prostu. Y, mogła znieść klątwę, którą nałożyło papiestwo, które wydaje mi się, że jednak się liczyło dosyć w Europie, więc to jest dla mnie taka, jakby, nierównowaga na szali sił, ale jakby tutaj Rada Miasta rozwiązała to w ten sposób, że po prostu nakazała księżom odprawiania nabożeństw, wydawania sakramentów i jakby na ten temat klątwy się z tego, co wyczytałam, kończy. Ale oczywiście nie kończy się wątek e, samego, jakby tutaj, e, samej historii Anny oraz Maurycego, chociaż w tym momencie są to już dwie odrębne historie. Po pierwsze, dlatego, że w 1504 roku Anna wyszła za mąż za wspomnianego wcześniej Henryka. E, no i cóż z tą sytuacją mógł zrobić Maurycy? Maurycy wybrał zupełnie inną ścieżkę życiową i rok później wstąpił w stan kapłański i tutaj dopiero w 1512 roku on wrócił do Gdańska i początkowo został proboszczem w kościele Świętych Piotra i Pawła, a w 1516 roku już był proboszczem w najważniejszym gdańskim kościele, czyli Najświętszej Marii Panny, dokładnie w tym samym kościele, w którym cała historia z Anną Pileman się zaczęła. Czyli ja sobie w ogóle wolę nie wyobrażać, co on musiał przeżywać w momencie, kiedy znalazł się w miejscu rozkwitu, można powiedzieć, ich uczucia, więc jest to dla mnie pewien paradoks. Yy, tutaj akurat się tak zdarzyło, że słońce wyszło i mam nadzieję, że tego tak bardzo nie widać. Natomiast, yy, no, w historii tutaj yy, Maurycego, no, nie chcę powiedzieć, że mu to do końca wyszło na dobre, ale w obranej alternatywnej ścieżce um, Maurycy rzeczywiście bardzo się rozwinął, bo nie dość, że e, po prostu od kapłana stał się takim kapłanem najważniejszego kościoła w Gdańsku, e, to później jeszcze działał jako biskup i jako biskup był tutaj takim orędownikiem walki z protestantyzmem, więc można powiedzieć, że on w tej hierarchii kościelnej się piął, więc... Ym, jakby znalazł sobie taką ścieżkę życiową, w której się odnalazł i się rozwijał. E, chyba nigdy się nie dowiemy, na ile przeżywał to uczucie z młodości i na ile ono zostawiło jakieś piętno w nim. E, natomiast chciałam tak na koniec jeszcze nawiązać do tego, że Maurycy nie jest najbardziej znanym e, takim powiedziałabym hierarchą kościelnym, o którym mówi się na całym świecie, ale miał kontakt z kimś, i to nie lichy, z kimś, kto na całym świecie jest znany, a mianowicie jego sekretarzem i lekarzem, ponieważ Maurycy chorował na nerki i z tego powodu również zmarł, był sam Mikołaj Kopernik. A więc tutaj mamy postać, która z zupełnie innych przyczyn, ale jest znana na całym świecie, no a o takim Maurycem słyszymy właściwie lokalnie, dlatego też pomyślałam, że dzisiaj wam o nim opowiem. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ta historia was zaciekawiła. Może macie jakieś własne pomysły, jak ta historia mogłaby się skończyć inaczej, albo jakieś swoje przemyślenia na jej temat. Bardzo serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem.